Może zdjęłabyś w ogóle tą czapkę? W klasie pierwszej B za chwilę zaczyna się lekcja matematyki. Wkrótce okaże się, która z rywalizujących dziewczyn, Jadwiga czy Karina, dostanie się do szkolnej drużyny matematycznej. Wszystkie uczesały się w tego koka. Jak one wyglądają jak jakieś klony z kosmosu? No trochę. W ogóle jak one mogły sobie zrobić coś takiego na tej głowie? Przecież ta fryzura jest beznadziejna. Według mnie jest fajna. Ty chyba żartujesz? Nie. No nie, ja chyba śnię. Tobie też ta Karina zrobiła wodę z mózgu? Co ty przyniosłaś? Zobaczysz. Co to jest? Prezent. No otwórz, nie gryzie. Pomyślałam, że jako mis kiełbasy na pewno ucieszysz się z takiego prezentu. No pewnie! A jaka to? Podwawelska? Daj gryza. Proszę się bardzo. Dziękuję. Ej, ludzie, dostałam super prezent. Chcę coś gryza? Ja chcę. Proszę. Kolejny plan Jaćki ośmieszenia Kariny nie powiódł się. Dziewczyna znów obróciła w żart to, co zrobiła Jaćka, czym jeszcze bardziej zjednała sobie klasę.